Załóżmy znowu ta nasza linia. No i spróbujmy wybrać sobie też jakiś materiał, który będzie już trochę ciekawszy. Odtąd są już takie świecące materiały. No weźmy czerwony. No i załóżmy odtąd dotąd. Już mamy czerwony świecący w tym obszarze. Następną rzeczą jest dodanie wody. No i teraz możemy na przykład wpuścić wodę w ten tutaj w to obniżenie i załóżmy, że woda będzie już trochę może jakaś inna, na przykład tego koloru. No i w tym momencie tutaj zaczynamy dodawać wodę. A chyba pojechałem. No. Jak widać jest, dodaliśmy sobie trochę wody. I teraz oprócz tego, że tutaj jest woda i określonej jakości, znaczy określonego koloru, to możemy jeszcze tutaj znacznie wpłynąć też na rodzaj tej wody, czy ta woda będzie bardziej, mniej lub w inny sposób falowała i tak dalej, ale to już może pomijmy. Jak widać przedtem zrobiłem jakieś takie kanciate trochę tą czwórkę. Możemy sobie ją w prosty sposób wyrównać, czyli tam wyłagodzić przejścia pomiędzy, no już to będzie ciut lepiej wyglądało. Jak widać wyszukuje średnią dla danego zaznaczenia i robi tutaj, wyrównuje ten obszar. No i to jest następna z możliwości, no ale możemy zrobić w drugą stronę, czyli no tutaj mamy może zbyt proste, no to znaczy zbyt łagodną naszą przestrzeń, to zróbmy sobie ją taką bardziej kanciatą, czy też nie wiem, szpicowatą, czy jak to nazwać. No i najciekawsze jest w tym momencie, czyli znowu setki różnych ustawień. Tego jest naprawdę dużo. Skupmy się tylko na tych początkowych, które są dla nas bardzo ciekawe, czyli możemy zrobić na przykład grę FPS, czyli będziemy patrzeć tylko i wyłącznie z poziomu naszego gracza, czyli będziemy patrzeć oczami gracza. Możemy ustawić na sztywno jeden kąt kamery, to jest też bardzo przydatne na przykład przy grach typu ping-pong. Możemy ustawić początkową kamerę, możemy pokazać kompas, czyli w którym kierunku jest akurat idziemy. Mamy też różne rodzaje naszego, możemy wybierać tło, czy też otoczenie w postaci nie wiem, nieba. Możemy wybierać różny sposób oświetlenia. Tak naprawdę to tutaj właśnie są jak byliście na poprzedniej tam prezentacji, to tutaj są te shadery wykorzystywane. No jak widać troszeczkę się zmieniła tutaj już nasza plansza. No i możemy ją uruchomić. No i coś zaczyna się dziać. W tym momencie każdy z tych naszych postaci zaczyna przeszukiwać dalej i tworzyć przestrzeń. Teraz przejdźmy do następnej. Ile mam jeszcze czasu? Jest spokojnie. Okej, bo się wystraszyłem, że już. Czyli teraz to, o czym mówiłem, czyli możemy za pomocą dwóch kontrolerów prowadzić nasze dwie postacie. O, i one teraz mają tak naprawdę zadanie strzelać do siebie. Aha, strzelanie zrobiłem. A teraz oprócz tego mamy też, no tu nie jest wyliczane co w przypadku obiektu, tylko jest każdy obiekt, który strzelimy, dodaje nam jeden punkt, nawet swój własny. No jest, wiadomo, to już zaczyna się programowanie, czyli trzeba wszelkie wyjątki pookreślać. I tak samo teraz, jeżeli się przyglądniemy tutaj dokładniej, to mamy tak ustawione, aj, uda mi się tak dojechać. Oj, nie uda mi się. No w każdym razie, jak go przepcham, to ten nasz satelita, który tutaj jest widoczny, ma za zadanie w momencie, gdy zbliży się do przeciwnika, może go atakować. Ja steruję jednym kontrolerem, steruję satelitą, który ma za zadanie przeszkadzać, a tym właściwym kontrolerem steruję motorem, który ma za zadanie strzelać mieście. Zamieszanie na planszy. To teraz zobaczmy, jak wygląda kod naszego programu.
No jak widać jestem sam, no to może zróbmy teraz tak, żeby ten gracz grał, zamiast tego gracza grał komputer, czyli no, co on ma robić? On ma robić, znajdywać żółtego i strzelać do niego. No to dobra, na początku popatrzmy na kod. Kod jest taki, że dla gracza drugiego ruszaj, no to usuwamy teraz elementy związane z obsługą kontrolera, dodajmy wyszukiwanie, wyszukaj nam konkretnie motor i motor koloru żółtego, to był żółty czy pomarańczowy? Pomarańczowy. Czyli wyszukaj nam motor koloru pomarańczowego, ruszaj w kierunku tego motoru, szybko albo jeszcze szybciej i jeszcze szybciej, czyli trzy razy szybciej. Możemy jeszcze dodać ustalenia, żeby tylko poruszał się w lewo, w prawo albo do przodu, do tyłu. No dobra, to było. Ja teraz zróbmy strzelanie. Czyli kiedy zobaczysz znowu ten nasz motor pomarańczowy w pobliżu, czyli close by, no to strzelaj. No i teraz jeżeli strzelisz, no to otrzymasz punkty. Tyle. W tym krótkim czasie, no w parę sekund, stworzyłem dalszy kawałek kodu. Chciałem przejechać. Jak widać, strzela i mnie tutaj strasznie masakrują tym motorem. Dobra, ale no, jak widać, jest parę problemów. No, pierwszy problem taki, że no, nie jechał, jak nie widział. To dlaczego mnie nie widział? No to zobaczmy sobie. Możemy tutaj sobie zdebugować nasz kod. Debugowanie polega na tym, że możemy sobie na przykład zobaczyć wszystkie linie, które są związane z obiektami. No to spróbujmy zobaczyć sobie, jak wyglądają takie linie związane z naszymi obiektami. Jak widać, teraz nic nie widzi i teraz już zaczął widzieć. Ta linia tutaj, o, to oznacza, że mnie widzi. I cały czas utrzymuje mnie w polu widzenia, czyli już wiemy, o co chodzi, że tak naprawdę nie widział mnie i dlatego nie mógł rozpocząć no, ataku. W takim wypadku wystarczy wyedytować tego zielonego motocyklistę. Też aktualnie taka drobna poprawka w porównaniu z pozostałymi buildami kodu. Dodano taką funkcję, że jeżeli podjeżdżamy pod jakiś element, no to zaznacza już nam, co to jest. Czyli możemy zobaczyć sobie, jak podjedziemy bliżej, że to jest, nawet bardzo blisko możemy podjechać, że to jest albo Jet 1, albo że to jest to Mobiku 1. No i teraz tak, no, kiedy zobaczy motor pomarańczowy, dajmy opcję. Daleko, no to w taki sposób to dodaj mu jeszcze o, że będzie się jednak trochę złościł i że a tyle, a dodaj mu tylko taką złość, a tu tyle, dobra. Czy kiedy zobaczę daleko, no to zaczyna się ruszać szybko, a kiedy zobaczy naszego motocyklistę pomarańczowego blisko, no to niech się porusza, ale już ciut, a niech będzie też za nim ciut wolniej, czyli normalnie. I teraz mi będzie szczęśliwy. O. Trochę się oddalę. No i co, nadal go nie widzi. No i teraz pytanie znowu dlaczego? No bo on jest ustawiony w innym kącie, czyli znowuż... O coś, teraz przestał się w ogóle poruszać. No to znowu trzeba poprawić kod, coś zepsułem w każdym razie. Ten kod bliską trzeba było pewnie poprawić. No tam siub jeszcze raz, wyrzućmy to. Far away. A, przecież tutaj. Dwa razy dałem far away. Tutaj, czyli miało być close by. No, czyli to nie jest bug. W kodzie tylko błąd programisty.
No i w czym jest problem?